Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Tu RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia. Poranny show w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Teraz uwaga, ja będę cytował internet. Aha. W czasie pandemii dzieci tyją i mniej się ruszają. Bo mniej się ruszają. Przecież to jest o mnie. Tak? No, czyli jednak coś mi w PESEL-u namieszali. Zaliczam się chyba do dzieci, prawda? Nie jest źle. Szkoda, że nie należą się do tego jakieś przywileje. Nie wiem, drzemka w pracy na przykład. No, albo prezent za czerwony pasek, bo ja mam w szafie dwa. A ja miałam kiedyś świadectwo z czerwonym paskiem. Naprawdę? No, tylko że nie moje, kolega dał mi podtrzymać. Stawaj, szkoda dnia w RMF FM. W amerykańskiej prasie, poczekajcie, sięgnę, piszą, że Masz Donald Trump... amerykańską prasę? Mam tutaj, proszę bardzo, przed oczami. Donald Trump udał się z wizytą do fabryki, w której wytwarzane są waciki do wymazów w testach na koronawirusa. Najpewniej się domyślacie, że w takiej fabryce konieczne jest zachowanie ścisłych zasad higieny i pewnie się domyślacie, że tutaj coś było nie tak. Owszem, prezydent USA w przeciwieństwie do innych nie założył na twarz maseczki. No i teraz produkowane tego dnia waciki są wszystkie do wyrzucenia. No. A to może my te waciki kupimy w ramach obustronnej przyjaźni i pomocy polsko-amerykańskiej, by dopasować do tych trefnych maseczek z Chin. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Słuchajcie, jest wielki sukces pani Joanny Przetakiewicz. Prasa donosi, że ona je mielone i nie tyje. To odwrotnie niż ja. A to nie jem mielonych i nie chudnę. No to miel w takim razie, miel. No, chyba, że pani Joanna je mielone, niesmażone. W sensie, mówimy o Tatarze. Pod wódeczkę idealne. Poranny show w RMF FM. Wstawa i szkoda dnia. Zerknijmy jeszcze raz na to, co dzieje się za granicami naszego kraju, bo ja czytam, że książę William podobno ostatnio w trakcie zamykania kraju z powodu pandemii koronawirusa anonimowo pomagał jako wolontariusz na infolinii, czyli wspierał po prostu psychicznie tych, którzy tego potrzebowali przez telefon. A ja trochę tego nie widzę. No. Jak on pocieszy kogoś, kto dajmy na to, no nie wiem, straci pracę? No ale akurat on jest żywym dowodem na to, że da się całe życie nie pracować i żyć naprawdę na poziomie. No tak, no ale i co on takiemu człowiekowi, co stracił pracę, doradzi? Chłopie, urodź się w rodzinie królewskiej. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. W sobotę Szymon Hołownia, tutaj czytam w prasie, zainaugurował w Warszawie swoją kampanię pod hasłem Głową i sercem i ruszył w Polskę kamperem, który nazwał Belweder na kółkach. No zawsze to coś nowego, prawda? Taki Belweder na kółkach. No, cyrk na kółkach w Polsce już mamy. Chyba się wszystkim znudził, nie? No coś jeszcze też było na kółkach, ale nie będziemy mówić. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Michał Dobrołowicz pod jednym z warszawskich liceów pytał. Taka ostatnia intuicja przed maturą. Co będzie w arkuszu? Mnie osobiście podoba się wesele i chciałabym, żeby było. No, chwila, niby wesela mogą być, ale max do 150 no osób. Właśnie. Ale na maturze wesela nie będzie z kilku powodów. W szkole nie wolno pić alkoholu. To prawda. No. Zresztą huczna impreza przecież przeszkadzałaby w pisaniu matury. Otóż to, w dobie koronawirusa wesela nie będzie na wszelki wypadek podyktowany bezpieczeństwem maturzystów, nie? Mhm. Zamiast wesela będzie na maturze coś spokojniejszego. Krzyżacy na przykład. Tak, ale bez bitwy pod Grunwaldem, bo przecież trzeba zachować dystans społeczny. A w takim przypadku, no bitwa nie ma sensu. Nie ma. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Kampania prezydentka wkroczyła na jakiś wyższy poziom, słuchajcie, bo w weekend na Podkarpaciu Andrzej Duda pojawił się jako niespodziewany gość weselny. Na wesele chłop poszedł. No to ja przepraszam, ale nie ma większego faux pas niż przyćmienie panny młodej na jej własnym weselu. No teraz wszyscy zamiast, no mówią o nim, zamiast o sukience na przykład. No tak, ale z drugiej strony żadna fotobudka nie pobije takiej atrakcji. No to nie? Prawda. No miejmy tylko nadzieję, że nie wpadł z pustymi rękami. A może, hej, może on ogłosił nowy program 500 plus. Poranny show w RMF FM. Wstawa i szkoda dnia. Daleko zabrnęliśmy, jeśli chodzi o przeglądanie rzeczy, żeby opowiedzieć wam, co w świecie. Portal Politico.eu pisze, że cheeseburgery z 2030 roku nie będą już takie same jak dzisiaj, a przynajmniej taki jest plan. Brukseli mają być zdrowsze przede wszystkim, a hamburger będzie raczej wegański, ewentualnie złożony z białkowego placka z owadów.
Z owadów? Tak. Muchy będziemy jeść? Mm. To już nie będziesz mógł powiedzieć: przepraszam pana, w moim burgerze jest mucha, no bo ci obsługa na to... No i co? Nie jedno. Wstawaj, szkoda dnia. RMFM. Przeglądamy prasę cały czas. No podobno 55% Polaków, tak mówią badania, chce dymisji wicepremiera Sasina za to, że kazał wydrukować za 70 milionów złotych niepotrzebne karty do głosowania. No, 55% Polaków, no, to może sobie najwyżej być ponad połową społeczeństwa. Wiesz, dopóki prezes pan Jarosław nie zechce dymisji pana Sasina, to tej dymisji nie będzie. Zdajmy sobie sprawę, że pan prezes ma większość w tym kraju. Poranny show w RMFFM. Wstawa i szkoda dnia.